W czwartek 19 lipca 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach. Pana marszałka Kiszukowskiego jako przedstawiciela naszego organu założycielskiego, również naszą dobrą duszę tego szpitala, który tutaj nas wspiera cały czas i monitoruje nasze działania. Pana prezydenta Czesława Lutowicza, który również tutaj jest bardzo, oraz tutaj starosta nam panu Kowalewski. Również witam. Witam serdecznie. Przedstawiciela pana wojewody, pana Westfalta. No i oczywiście... Suwalski szpital wzbogacił się o 4 nowe łóżka reanimacyjne na oddziale intensywnej terapii, aparat EKG, respirator oraz profesjonalny sprzęt i urządzenia w sali operacyjnej. Na realizację tego przedsięwzięcia lecznica pozyskała środki unijne w wysokości około 5 milionów złotych. Szanowni goście, drodzy państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w uroczystości na terenie naszego szpitala tu w Suwałkach, która jest związana z modernizacją tego szpitala, z rozwojem tego szpitala, a w szczególności związana z nowymi, nowoczesnymi i lepszymi warunkami skierowanymi do pacjentów, jak również do wszystkich państwa, którzy pracujecie na rzecz tych pacjentów i świadczycie te usługi w nowoczesnej placówce, która się zmienia z roku na rok. Bardzo gratuluję panu dyrektorowi, jak również chciałam podziękować tu władzom wojewódzkim, samorządowym, którzy włączyli się w realizację tego projektu. To był projekt 3-letni, ostatnie zadanie tego projektu w ramach środków Polska, Litwa. Właśnie dzisiaj mamy możliwość widzieć ich rezultat realizacji ulokowania nowoczesny oddział intensywnej terapii dla dorosłych i dla dzieci. Mam nadzieję, że przyniesie zarówno wszystkim tym, którzy tutaj pracują, lepsze świadczenie pracy i zadowolenie i lepszy komfort wykonywania tych usług, a w szczególności dla pacjentów, którzy czekają na te warunki i na te lepsze świadczenie tych usług medycznych, które w naszym szpitalu nieustannie zmienia się z roku na rok. Ja tutaj mocno trzymam kciuki również jako przewodnicząca społecznej rady tego szpitala, żebyśmy mogli tu przynajmniej raz na kwartał otwierać i modernizować nowe oddziały w naszym szpitalu, a jak nie na raz na kwartał, to chociaż raz w roku, żebyśmy mieli tą radość, żeby w tym naszym szpitalu zmieniało się na lepsze, a szczególnie, żeby było nowocześniej i tak, żebyśmy mogli również tutaj przyjmować więcej pacjentów z różnymi problemami i chorobami, które niestety, ale dotykają nas wszystkich i całe społeczeństwo, zarówno młodych, starszych i jeszcze starszych. Dziękuję bardzo i gratuluję panu dyrektorowi, jak również dziękuję władzom za wspieranie takich inicjatyw na terenie naszego szczególnie miasta, województwa, a szczególnie szpitala, który służy dla wielu ludzi, nie tylko naszego terenu, jak również okolicy i całego środowiska tutaj Suwalszczyzny związane z tą placówką. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, pani poseł, panie dyrektorze, szanowni państwo, ja jeszcze przywitam bardzo serdecznie gości z Litwy, bo trzeba powiedzieć, że jest to nasze wspólne dzieło partnerów polskich i rosyjskich w projekcie polsko-litewskim. Była 6 partnerów, z tego sporo, 4 szpitale z Litwy i tutaj mamy przedstawicieli państwa, a są właśnie, także kłaniam się i bardzo dziękuję za to, żeśmy mogli wspólnie realizować ten projekt. Zadanie niezwykle trudne, bo jak pokazało życie, zamiary swoją drogą, a praktyka swoją drogą. I z tego założenia teoretycznego, które brzmiało, że w projektach transgranicznych to wsparcie wynosi 85%,
połowę pokrył budżet województwa, na jednym z ostatnich zarządów podjęliśmy uchwałę, żeby 5 600 000 na dofinansowanie tego projektu przeznaczyć. Także chciałem na to zwrócić uwagę, bo miejcie Państwo świadomość, że Szpital Szybarski jest polskim w głowie zarządu i samorządu województwa. Pracują na jego rzecz i wspierają wszystkie inicjatywy zarówno radni z naszego terenu, czyli pan Katerski, pan Gajewski. Wspiera ten szpital i aktywnie działa na rzecz jego rozwoju pani poseł. Korzystaliśmy z wsparcia również samorządu, czyli jest to niezwykle ważne, żeby wszyscy, którzy mogą w tej chwili pomóc w rozwoju tego szpitala, żeby się aktywnie włączali. Ja będę miał niedługo nowe, dobre wiadomości, ale nie chcę im zdradzać. Na pewno to tempo, jakie sobie narzuciliśmy, bo to już jest trzecie spotkanie w tym roku. To tomografię po zakaźnym mamy teraz sobie intensywne. No widzicie Państwo, obyśmy wszyscy nadążali za tymi zmianami, a będzie dobrze. Cieszę się niezmiernie, bo to jest taki oddział, który no, często decyduje o nie tylko zdrowiu, ale o życiu pacjentów i jakość jego wyposażenia, ale też i jakość kadry, która tutaj pracuje, no, będzie decydowała o tym, jak będzie postrzegany ten szpital. Mam ambitne zamiary rozwijania nowych czy też istniejących oddziałów. Mam ambitne zamiary modernizacji poszczególnych oddziałów i będziemy to sobie realizować. Trzeba nam do tego tylko czasu, cierpliwości, odrobiny pieniędzy, a przy okazji też tutaj no, pojawiają się pewne informacje, w związku z wywołaniem pani ordynator nefrologii, że chcemy prywatyzować, czy jakoś przekształcać ten oddział. Nie, zupełnie nie. Oddział nefrologii ma być integralną częścią szpitala, włącznie do stacji dializ, będzie funkcjonował, on przynosi dochody i dlatego dzisiaj będzie po kolei wszystkie oddziały jakoś tak te swoje wyniki poprawiały. Też bardzo serdecznie apeluję do Państwa, żebyście przykładali się całym sercem i swoimi umiejętnościami do tego, żeby pacjenci w tym szpitalu czuli się naprawdę bardzo ważnymi osobami. Pacjentom życzę, bo pacjentom życzę. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie poseł, panie marszałku, panie dyrektorze, panie goście, zagranicy. Spotykamy się po raz kolejny. Kolejny, żeby przeżywać taką piękną chwilę przekazania kolejnego oddziału po modernizacji, po remoncie. Ja muszę powiedzieć, że z podziwem spoglądam na to wszystko, co się dzieje w tym szpitalu, ale myślę, że taki podziw również wyraża większość naszych mieszkańców Suwałk, czyli głównej grupy beneficjentów, klientów tego szpitala i wjeżdżają tutaj na płatny parking. Zauważyłem jedną sprawę, że wywożony jest kontener brudny. Zadałem sobie pytanie, czy to ten grunt jest wywożony z remontu właśnie tego oddziału, czy już kolejna inwestycja, kolejna modernizacja, kolejny remont ma miejsce. I utwierdzono mnie w przekonaniu, że coś się jeszcze dalej będzie działo do tego. Ja chciałbym w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta serdecznie pogratulować panie dyrektorze i dla pana wszystkich pracowników tego wyśmienitego tempa, zmiany, przeobrażania tego szpitala. Widzimy, że naprawdę coś dobrego się dzieje, że ta faza jest unowocześniana, że w coraz lepszych warunkach przychodzi personelowi tego szpitala, będzie możliwość pracy, ale również komfort właśnie leczenia pacjentów. Dziękuję serdecznie za te działania i liczę, że ten rozwój, ten rozmach, który pan już tutaj obejmując to stanowisko, będzie dalej kontynuowany. Takie są oczekiwania, tak już tutaj pan marszałek deklarował wsparcie. Ja całkiem panie marszałku nie przejmuję się tym, że marszałek województwa musiał dofinansować ponad 50% ten projekt. Czasami tak się po prostu zdarza, że trzeba dopłacić na swoje pracownicze sesje więcej. Mam, panie dyrektorze, gratulacje i list taki, proszę o przyjęcie. I a konto, tak, zaliczki na te przyszłe inwestycje, proszę przyjąć tutaj nasze słowackie pieniążki wraz ze złotym, ze srebrnym pieniądzem. Czesław Frankiewicz wręczył dyrektorowi szpitala woreczek z symboliczną ilością srebrnych suwali, które mają przynieść powodzenie w dalszych inwestycjach. A będzie ich sporo, ponieważ w trakcie spotkania zapowiedziano też modernizację oddziału chirurgii, a następnie odtworzenia oddziału kardiologii. Ojca i syna i dopóki wystąpi na te oddziały, powstanie na zawsze. Amen.
przecięciu symbolicznej wstęgi uczestniczyli prezydent Suwałk Czesław Rękiewicz, dyrektor szpitala Adam Szałanda, a także Cezary Ciślukowski, Jolanta Milewska oraz posłanka Bożena Kamińska i partnerzy z Litwy. Już? Nie. Już. To jest